Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, kochani, kochani. Zaczynamy kolejny dzień, kolejny vlog, mam nadzieję, znaczy wiem, pewność, to nie nadzieja, to pewność, że marzec będzie obfity w wiele filmów, wiele fajnych akcji. Mam nadzieję, że w końcu będzie też obfitował w koniec remontu, a naprawdę jest bardzo blisko, ponieważ centralnie w domu zostały tutaj tylko te listwy, sztukaterie w niektórych miejscach i tam jeszcze 3-4 kabelki wystają, żeby coś po prostu tam wsadzić i jeszcze czekamy na kanapę. Główny mebel naszego salonu, czyli duża, wielka, wielgaśna kanapa. Mamy gwarancję, że do końca marca, więc wszystko będzie i w końcu to się zakończy. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób, a my lecimy z tym vlogiem za 3, 2, 1. I pierwszy obowiązkowy punkt podczas dnia, wybrać stylizację. Połowa rzeczy jeszcze nie jest rozpakowana, ale mamy pierwszą szafkę, mamy drugą szafkę, no i trzeba coś wybrać. Ostatnio dodałem vloga, gdzie budzę Charlie i powiedziałem, że jak to jest, że Charlie nie budzi rodziców, to dużo komentarzy, znaczy dużo, jak jest przy jednej sprawie, nie wiem, 10 komentarzy, to uważam, że jest dużo, że ho, 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 jakby Charlie nie chodziła spać o 22 czy tam o 23, to by budziła was o 6 rano, więc chcę teraz zaznaczyć, że wczoraj konferencję Cloud obejrzałem prawie od początku, ponieważ Charlie zasnęła o 20:30, coś w tym stylu. 8:42. No i zaraz wam pokażę, jaki jest stan. Stan rzeczy jest taki. Wstajemy. Panie Janie, Panie Janie, rano wstań, wszystkie dzwony biją, bim bam bom. Wstajemy, przedszkole, później tenis, dzień pełen wrażeń. Co to za zdechła ręka tutaj? Już jest 9:00, nie ma co, honey bunny. Trzeba wstawać, zwiedzać świat. Proszę bardzo, magia YouTube'a, magia kina. Charlie dalej śpi, a jest już ubrana. Śpiście, nie? O, widzicie? No śpi. Ciekawe, czy ma gilgotki podczas snu. Nie, myślę, że nie ma, no bo jak śpi się, to chyba się nie ma gilgotek, nie? Idziemy myć zęby szybko, włosy czesać. Przedszkole czeka. Jestem sobie przedszkolaczek. Nie grymasze i nie płacze. Najlepszy wynalazek Angeliki ostatnich miesięcy. Zobaczcie, jaka to jest szczoteczka do zębów, że zamiast Charlie wszędzie próbować, bo oczywiście by tego nie zrobiła, to wsadzę sobie taką sztuczną szczękę i pokaż, jak to się robi. Prawo, ale weź tak mocno prawo. Nie, o, właśnie tak to się robi. Nie? Aha. Kurde, to jest dla mnie game changer. Dzieci, nie wiem jak dzieci, ale Charlie lubi mieć zęby przez to. Lubisz mieć zęby, co? No właśnie. To jakoś tam kolorowe. Mogę to? Bo ja innej nie mam, ja nie wiem, czym cię mama czesze. Wiesz, że poranki to mama cię oporządza. Było też pytanie, do jakiego Charlie chodzi przedszkola, że tak sobie może pospać. A więc Charlie ogólnie musi przyjść do przedszkola do 10 rano. Chyba, że bo też był zarzut jakiś, że czasami psujemy jakąś organizację nauczycielką, to jeśli się spóźnimy, nie wiem, 10:40. Dobra, to wypluj, obudź wodę. Jeśli Charlie się spóźni, będzie 10:40, to po prostu reorganizacja jest taka, że je śniadanie w domu albo w samochodzie i jak... No widzę. I jak już przyjeżdża do przedszkola, to po prostu dzieci są po śniadaniu i normalnie zajęcia trwają, więc nic nie dezorganizujemy. Ewentualnie wspólne śniadanie, ale to tak, nie wiem, na 10 śniadań Charlie nie ma tak naprawdę na dwóch. Jak gdzieś jedziemy, gdzieś wracamy, pokaź buźkę, piękne, jeszcze buzię trzeba umyć, co? Jeszcze te włosy trzeba coś zrobić, popsikać trzeba czymś. Mama ci zawsze psika na pewno, co? O, jakie czyste usteczka, wszystko. Gotowa? Diaki. No, czekam. Ja cię kwiatki, dziękuję. To dla mnie prezent? Dziękuję bardzo.
zakładam, a to Angeliki, kurde. Tak? Jo. Może być? Dobrze wygląda? Ej, tylko o czymś jeszcze zapomniałaś. O szaliku. No przepraszam, Boże, co ja byś ciebie zrobił? Jest wszystko już? Tak. Wychodzimy? Żółwiki, piąteczka i przyduraz mocny. Jest jeszcze trzecia opcja ze śniadaniami, ponieważ absolutnie zdążymy dzisiaj na śniadanie w przedszkolu. Tak, super, ale Charlie zażyczyła sobie jeszcze do szklaneczki na drogę borówki, także... A, i musik. Musik, borówki, ale śniadanie... Pyszne, ale śniadanie zjesz w przedszkolku? Nie słyszę? Chodź, idziemy. A to jest króciutko tylko. Proszę bardzo. A czemu z przodu? No może dlatego, że masz 3,5 roku. No prawie 4 już może, no dobra. No i co? No dobrze. Zosia, Samosia. Potrzymam, dobrze. No i co teraz? Mamy brakujące ogniwa outfitu. Ten piękny, deszczowy, szary dzień. Miejmy na oczach serca. Pokaż się. Teraz jest okej? Okay? Teraz jest dobrze? Ale jak będę widzieć światło. No właśnie. Jak będę mnie razić. No po to są okulary przeciwsłoneczne, żeby nie widzieć światła. Małe odklejeniec w okularkach odwieziony do przedszkola. Ja teraz jadę do domu, ponieważ jestem sam w domu, mam bardzo ważne spotkanie odnośnie żywicy w garażu. A dlaczego o tym mówię, że jest ważne? Ponieważ przez to, że Angeliki nie ma i w trakcie tego, jak będę wybierał ten kolor, będzie w samolocie, nie będzie miała zasięgu, na mnie spoczywa odpowiedzialność i uwaga, teraz kobiety złapią się za głowę, koloru żywicy w naszym garażu. Wiem, że będzie szara, wiem, że będzie że nie ma być ciepło szara, okej, okay. Ale wiecie, że odcieni szarości jest miliard, tysięcy, milionów, nie wiem jeszcze co powiedzieć, więc panowie przyjeżdżają, wybieram właśnie kolor tej żywicy, no i chyba dzisiaj robię już, bo ogólnie już dom mamy, oprócz jakichś tam 3-4 kabelków, bo nie mamy do tego lamp jakichś tam pochowanych, bla, 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 już jest gotowy. 90% domu jest zrobiony, koniec, ale jest jeszcze do zrobienia garaż i przez ostatnie 2 tygodnie panowie robili ten garaż, robili wylewki, kuli, miejsca, gdzie będą LEDy, ponieważ u nas LEDy będą i wychodziły ze ścian, ale też będą wychodziły z podłogi, także będziemy tak po prostu wjeżdżać na takie, nie wiem, lądowisko dla samolotu, więc to będzie bardzo fajne. Materiałem na dole będzie żywica, taka żywica utwardzona, bardzo fajnie to wygląda, pięknie to wygląda i właśnie będziemy musieli wybrać jej kolor. Jestem już w domu, tak wygląda właśnie nasz garaż. Mało update'ów było odnośnie garażu, bo dopiero zaczęliśmy robić. Widzicie, tu będzie wszędzie ta żywica położona. To jest wylewka, to nie jest kolor taki, jaki będzie, taki, ale to będzie żywica, będzie taka bardziej lśniąca, ale no coś takiego właśnie bym chciał, taki coś zimny, szary. Tu wszędzie, gdzie widzicie, te takie metalowe wnęki będą LEDy. No i garaż jest duży, bo garaż jest na 2 samochody, chociaż nie tak duży, jak wygląda, ponieważ będą jeszcze tutaj zabudowy, takie szafeczki tutaj. Tutaj nie wiem, czy jest zaznaczone gdzieś linią. Chyba nie. W każdym razie, no 2 samochody wejdą, tak na luzie, garaż jest duży, będzie świecący, będą tu LEDy i będą LEDy właśnie na ścianach, więc będzie bardzo oświetlone, bardzo, bardzo ładnie to będzie wyglądało, mam nadzieję. No ale to jeszcze chwila. I niestety Bóg chyba nie chciał, żebym sam wybierał kolory, ponieważ cytuję, przeczytam wam wiadomość od panów właśnie od garażu. Bla, 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 bla. Zaczęliśmy pracę wczoraj, jednak doszło do niewielkiej awarii jednego z profili świetlnych w posadzce, przez co trzeba go wymienić na nowy. Przekazałem bla, 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 bla. Dam znać, jak będziemy mogli wrócić do prac. Przepraszam za zaistniałą sytuację, życzę miłego dnia. Miłego dnia, garaż, czyli garaż obsunięty o kolejne dni. Czas na śniadanie. Ostatnio jak piję tą wodę z cytryną i w ogóle szykuję czarni, to bardzo późno jem śniadanie, ale dobra, do rzeczy. A więc na śniadanie zrobimy sobie jajka po turecku. I dlaczego jajka po turecku? Ponieważ ja ostatnio jem
bardzo często jajka po turecku i dużo wiadomości jest, jak to zrobić. A ja tak sobie pomyślałem, kurde, przecież ja nigdy nie robiłem. Zawsze byłem w restauracji, a nigdy sam nie robiłem i uwielbiam. Jajka po turecku to jest dla mnie game changer, ponieważ a, wiem, że muszę jeść jajka, a b, nie lubię jeść jajek, w sensie takich samych. Ogólnie nie, że nie lubię, bo nie lubię to, nie wiem, oliwek, ale jak jem jajka, jajecznice, omlety, to po prostu jem na siłę, żeby szybko to zjeść. I takim rozwiązaniem jest również szakszuka. Angelika uwielbia szakszukę, ale szakszuka to też nie jest moja ulubiona kombinacja, bo jajka plus pomidory też nie dają mi tego zatarcia tych jajek. Nadal je czuję, są wyczuwalne. Ktoś nie lubi jajek, a chce jeść jajka, albo po prostu lubi coś czosnkowo, jogurtowo, jajeczne, sprawdź to. Naprawdę bardzo mało rzeczy potrzebujemy, bo potrzebujemy jajka. Ja wezmę sobie 3, sól, pieprz, wiadomo. Tu już sobie przygotowałem 2 ząbki czosnku, jogurt naturalny. No, a i ocet dlatego. I to jest też fajne, zaraz pokażę wam. Wczoraj to ogarnąłem, ponieważ w jajkach tureckich są jajka tak zrobione jak poszę, że wiecie, ja zawsze jak robiłem jajka poszę, to robiłem wir, wrzucałem, a teraz pokażę wam, bo wczoraj znalazłem, to nie jest moja, broń Boże, technika, tylko to sprawdziłem, jak zrobić jajka poszę, na przykład 3 na raz, żeby nie wirować, żeby nie rzucać, tylko po prostu pach, gotować i będą 3 gotowe. Także bardzo łatwa sprawa, nie spodziewałem się. Potrzebujemy 3 jajek, znaczy ja robię 3 jajka w temperaturze pokojowej. Teraz ważne jest to, żeby nie rozwalić żółtka, więc bardzo blisko robimy to i 3 na raz jajka wrzucamy do miseczki. Tylko ważne, żeby tego żółtka nie rozpierdzielić. I teraz te jajka bardzo blisko musimy, żeby nie z góry, ale lać octem, polać po prostu, żeby zanurzyły się w occie. Jak już wlaliśmy ocet, to teraz musimy trochę te żółtka podlać tym octem i odstawiamy je na razie sobie spokojnie, niech czekają. I teraz jajka są odłożone, odpoczywają, gotujemy wodę i przechodzimy do tego takiego sosiku, gdzie później te jajka się wymieszają. Naprawdę, jeśli ktoś nie jadł jajek po turecku, to musicie zrobić ten przepis. Naprawdę kozak, przekozak, ulubione moje śniadanie teraz. Teraz tak, jak pokroiliśmy już na drobno czosnek, solimy go na deszcze i robimy z niego papkę. I zapomniałem ważnej rzeczy. Jeszcze potrzebujemy masła klarowanego, ponieważ zrobimy to tak, że roztopimy masło klarowane w garnuszku małym, dorzucimy do tego papryki mielonej. Też nie pokazałem wam chyba papryki mielonej. Gdzie ona jest? Gdzieś jest. Teraz robimy akcję bardzo blisko tej gorącej wody, powolutku, bardzo blisko, przy tafli wody wlewamy jajka. Ta-da! I posiłek gotowy. Jeszcze tutaj dodałem miętę i naprawdę, uwierzcie mi, dla osób, które nie potrafią jeść jajek albo po prostu szukają czegoś nowego, dodajemy jeszcze tutaj bagietkę albo chleb, obojętnie co chcecie. I na początku ja zawsze tak robię, że rozkrajam sobie jajko i to całe żółtko, zobaczcie, łączy się z tym czosnkiem, z tym jogurtem. Prześwietne. Każdy ma Porsche, na jakie zasłuży, prawda? Ale o tym wam właśnie mówiłem. Tu jest napisane w ogóle unikat. Jaki to unikat, jak jest normalnie w smyku, wiadomo, ale jak już tu nie będzie wszystkich rzeczy, a już naprawdę jest mało, jakiś pierdzielnik jest naprawdę bardzo mały. Zresztą widzicie już pewnie, że na kanapie nie ma rzeczy. To Porsche będzie sobie stał na biurku. Z bliska pokażę, to jest 911 i z dwóch powodów go kupiłem. Tak jak mówiłem, po pierwsze, bo idealnie pasuje do tego biura. Myślę, że do kolorystyki i w ogóle do wszystkiego pięknie to będzie wyglądało. A po drugie, po prostu, żeby trochę potrenować mózg. I widziałem, jak już kupowałem, że można z niego zrobić jakby dwie wersje. Taką tutaj zakrytą i tutaj turbo. A jeszcze cabrio w ogóle, wow. Dużo rzeczy można z tego zrobić, tak? Bo jest cabrio i nie cabrio. No właśnie. Super, także zabieramy się za składanie. Trochę, mam pół godziny czasu, więc dużo na pewno nie złożę, szczególnie, że totalnie nigdy nie składam Lego takich dla dorosłych, więc nie wiem, jak to będzie, ale próbujemy. Let's go, wszystko dla głowy.
każda aktywacja waszego mózgu, waszej głowy, waszego myślenia, emancypacji, tego wszystkiego jest warta trenowania. Niebywałe, po tylu podejściach z IKEA, tyle razy popełniałem błąd, a tutaj pierwszy woreczek, bo jest ich chyba 8. Bezbłędnie. Więc zostawiam część, którą zrobiłem, instrukcję, resztę worków i chowam to Charlie i czekam na jutro. Czy to podstawa samochodu naszego nowego? Tak, mojego Porsche. Ty masz swoje, ja mam swoje. Koniec przyjemności, koniec składania Lego. Czas na trening tenisa dzisiaj z dziećmi, więc spakowana. Rano ubrałem ją na luźno w dresika, więc może popykać jeszcze w tym stroju na tenisie. Dwie rakietki są, w ogóle trzecią jeszcze rakietę Andrzejka kupiła, ale to później wam pokażę. Może wam pokażę chociaż piły, bo do rakietki już jest wszystko, już jest combo, jeśli chodzi o minionki. Mamy tutaj ten pokrowiec, mamy rakietę, którą wam później pokażę, no i mamy też piłki Wilsona. Tutaj mamy minionka. No to tylko tak sobie, żeby do porzucania, bo Charlie trenuje na innych piłkach, na takich czerwono-żółtych dla dzieci. W każdym razie gotowi na trening, jedziemy do przedszkola na trening i dopiero teraz wracamy. Już wszyscy panowie poszli, więc mamy luz. Jeszcze jutro podobno mają przyjść na godzinę. Dzisiaj, a zasilikonowała ekipa od luster prysznic. Sztukaterię nasza ekipa zamontowała. Nie wypaliła ta żywica w garażu i wszystko gotowe, a jeszcze muszę wam powiedzieć, to jest ważna aktualizacja, że postanowiliśmy, że w tym sezonie robimy ogród. Ogród z basenem, ze wszystkim, więc na początku chcieliśmy nie robić, później chcieliśmy robić tylko troszeczkę, że jakaś trawka, żeby przeczekać, a jednak pomyśleliśmy sobie, że dobra, pooszczędzamy kiedy indziej, teraz czas zrobić ogród. Chodzi nam o to po prostu, że jak mamy perspektywę lato, ten dom w lato i żeby nie było basenu, nie było ogrodu, no nie, no musi być. Więc najważniejszy update, kończymy robić dom w przeciągu 2 dni i co? Zaczynamy robić ogród. Co będziesz chciała zjeść? Krewetuszki. Co? Krewetuszki. Krewetuszki, pokaż włosy. Musimy dzisiaj wykonać telefon do mamy, bo zobaczcie, co po przedszkolu się dzieje. Coś źle zrobiliśmy, jeśli chodzi o przygotowanie do przedszkola, wiesz? Ja wiedziałem od początku, że z tymi włosami coś jest nie tak. Mama psika albo coś rano? Zamówię ci. Co? Zamówię ci, no przecież po to przyszliśmy, żeby zjeść. To ja ci zamówię, a co do picia jeszcze powiedz tylko? Boże. Kompocik. Kompocik i krewetki, tak? Nie ma kompocik. Lemoniadę? Lemoniadę. Na pewno nie chcesz takich pierożków? Chcesz krewetki czy pierożki? Bo ja wiem, że ty pierożki te lubisz, to było, zobacz, o te. O te. Ty zawsze je zamawiasz tutaj. A krewetki, tak. To krewetki czy pierożki? Krewetki. Nie, pierożki, pierożki. Pierożki, ja tak wiedziałem. Wiedziałem, że ma na myśli pierogi. Tutaj są takie fajne, bo są te sakiewki. To będzie bardzo pyszne. Bardzo super, zrób jaką chcesz. Dziękuję bardzo. Tu mamy takie sakiewki w środku z farszem krewetkowym i to dzieci uwielbiają. Charlie uwielbia to po prostu. Moja kochana. Zamówiłem ci lemoniadkę truskawkową. Pokaż te włosy. Co to robić? Co to robić z tą szopą? Co to robić z tą szopą? Bo już kończymy jedzenie, zaprowadzę cię do pana, tak? Ale ty sama mówisz. A co powiesz? No co powiesz do pana? Can I please? Can I pay? Jeszcze raz. Can I pay? Tak. Pójdziesz powiedzieć to? Dobra, to chodź, idzie. Dobra, ja z tobą. Dobra, zaprowadzę cię. Tylko musisz głośno, żeby pan usłyszał, dobra? O tam, no głośno do pana. Can I pay? Masz ochotę na lody? Tak. Dobra. Zostało. Nie, ja wszystko wziąłem. Pilnuj miseczek. Chcesz truskawkowe czy waniliowe? Truskawkowe, waniliowe. Obok truskawkowe, obok ten waniliowy. Dobra. Ja zrobię takie lody sobie, jak wczoraj w restauracji.
Ale dobra, ty chcesz waniliowy z oliwą i z solą morską. Naprawdę, jeśli ktoś nie jadł takich lodów, lody waniliowe z solą morską i z oliwą z oliwek. Wiesz, o co chodzi? No. Ja też potrzebuję trochę tego? Trochę? Nie, chyba ty nie. I oliwa z oliwek. O Boże. Ja też potrzebuję. Najlepsza kombinacja lodów na świecie. O, dobra. Gdzie mama jest? W Paryżu, to prawda. Kończymy za chwilę tego vloga, ale pokażę wam jeszcze dwie ostatnie aktualizacje, które pojawiły się u nas w domu. Pierwsza aktualizacja, bo tego chyba nie widzieliście. Uchwyty do szafek. Naprawdę, znowu Angelika popisała się, bo naprawdę wyglądają bardzo ładnie. Wszędzie, widzicie? Wszędzie tak wyglądają. Czy widzieliście dzisiaj w lustrze? No może. W każdym razie zobaczcie, jak to się prezentuje, jak coś nagrywamy. W końcu, wiadomo, to co mówiłem na początku. Jeszcze te dwa kabelki, okej. Ale poza tym zobaczcie, jak jest czysto, ogólnie, jak jest czysto w domu w końcu. W końcu wszędzie jest czysto. No chyba tam może być mniej czysto. Dobrze, tam może być mniej czysto niedługo. Druga nie tyle aktualizacja, co nie wiem, czy pokazywaliśmy to wam to w ogóle. Czy my pokazywaliśmy, bo to jest od początku, pokazywaliśmy wam, że tu mamy lodóweczkę taką na wina? Nie wiem, aktualnie są jakieś piwa, tam które dostaliśmy właśnie z browaru w Zakopanem. Ale ogólnie czasami kolki są, ale ogólnie jest to lodóweczka na winka. Kolejna rzecz, to pokazywałem wam, dlatego to cały rozpierdziel był ostatnio, cały tutaj zafoliowany. Pokazywałem wam, że tylko to nie ostrzyło chyba, o tak jak zabiorę rękę będzie bardziej. Tu są lamele i lamele są już w tym momencie również tutaj. Widzicie? Z takimi czarnymi obramowaniami i tego też nie było. Teraz jest. Ale zobaczcie, wszędzie jest w końcu porządek. Te kamienie fenomenalne, wszystko w końcu wygląda tak jak ma. A aktualizacją ostatnią, tak jak mówię, pół żartem, pół serio, jest szyba, którą mamy znowu. Dawaj. Lubię też pastę miętową. No ja wiem o tym. Więc można powiedzieć, naprawdę można tak powiedzieć, że dom jest prawie gotowy. Nic nie przeszkadza sobie, że jest prawie gotowy i naprawdę ta ulga, gdzie jest porządek, gdzie to jest wszystko czyste, zrobione już, to jest coś niesamowitego. Jeszcze tylko garaż, no ale to dobra, jeszcze trochę, jeszcze chwila. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki film. Zostaliśmy sami, poradziliśmy sobie? Poradziliśmy sobie czy nie? Żuf! Poradziliśmy sobie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Niech dzieje się magia, siema.